Tomasz Lis, witam Państwa. Rocznica Chrztu Polski. Wiele podniosłych wydarzeń, wiele wielkich słów. Niech Pan Bóg błogosławi mojej ojczyźnie, niech Pan Bóg błogosławi Polakom, niech Pan Bóg błogosławi Kościołowi. Czy nie potrzeba nam bardziej odważnego sięgania do łaski Chrztu Świętego? Na pewno potrzeba. Problem w tym, że rocznicę Chrztu Polski, który w wielkim stopniu sprawił, iż wylądowaliśmy na orbicie Zachodu, obchodzimy w czasie, gdy Polska całkiem szybko przesuwa się w stronę orbity wschodniej. A przecież niekoronowany król Polski, Jan Paweł II, widział chrześcijańską Polskę w orbicie zachodniej i w Unii Europejskiej, a nie na jej marginesie w pozycji pariasa. Papież odszedł, a wraz z nim odeszło coś szalenie istotnego. Może nie przez przypadek era wyjątkowej brutalności w naszym życiu publicznym nastała, gdy Jana Pawła II zabrakło. Brakuje jego obecności i jego przesłania, choćby tego, które przekazał nam 17 lat temu w czasie wystąpienia w Sejmie. Kościół Polski, który na przestrzeni całego powojennego okresu panowania totalitarnego systemu wielokrotnie stawał w obronie praw człowieka i praw narodu. Papież miał absolutną rację, ale czy słowa, które wypowiadał, można też odnieść do dzisiejszego Kościoła w Polsce? Czy o dzisiejszym Kościele można powiedzieć, że buduje wspólnotę? Wspólnota, dobro wspólne. W trzech krótkich akapitach papież użył tych słów 11-krotnie. Nie przez przypadek, prawda? Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne. Wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego. Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli. Ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie polityki. Wykonywanie władzy politycznej powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu. Trzeba być sprawiedliwym. Wielu biskupów i bardzo wielu księży mówi w Polsce językiem miłości i szacunku dla bliźnich, także wtedy, kiedy niektórym wiernym wcale nie musi się to podobać. Ci stojący u wrót Europy ludzie, którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów, domy im zburzono, którzy koczują jako uchodźcy, których już kolejny rok, są wielkim wezwaniem dla Europy i dla Polski też. Ale w bardzo wielu, bardzo ważnych kwestiach bardzo wielu księży mówi zupełnie innym językiem. Nowa targowica się pojawiła. Oskarżają Polskę. Przeciwko Polsce mobilizują narody obce na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych, obdarzyć zaufaniem. Potrzebujemy męstwa, potrzebujemy odwagi i będę o tym gadał Zambony, będę o tym gadał wam i wy też o tym mówcie, ale nie męstwa i odwagi od Allaha czy od lewaków, ale męstwa i odwagi od Jezusa Chrystusa. Ewangelia, a nie Koran! Ewangelia, a nie Koran! Policja powinna chronić rynek przed marszem pedałów i innych zboczeńców. Nie, to nie jest język Jana Pawła II. W epoce po papieżu Wojtyle najważniejszym i najbardziej wpływowym kapłanem w Polsce został bezdyskusyjnie ojciec Tadeusz Rydzyk, cieszący się wsparciem wielu, jeśli nie większości biskupów. I to on jest partnerem i politycznym sojusznikiem obecnej władzy. Zwracam się do wielebnego ojca dyrektora. Zwracam się z podziękowaniem. Z podziękowaniem za to wszystko, co uczynił,
co uczynił dla polskiego Kościoła. Co uczynił dla Polski. A uczynił naprawdę bardzo wiele. Ojcze dyrektorze, bez ciebie, ojcze dyrektorze, nie byłoby tego zwycięstwa. Nie. To jedno z bardzo wielu podziękowań Jarosława Kaczyńskiego dla ojca Rydzyka. Oto ostatnie, sprzed kilku dni, w czasie rocznicy smoleńskiej katastrofy. Muszę wspomnieć jeszcze jednego duchownego. Ojca Rydzyka i Radio Maria. Ale najważniejszy teraz człowiek w Polsce dziękował nie tylko ojcu Rydzykowi. Na ręce księdza Stanisława Małkowskiego, legendy polskiej opozycji, polskiego kościoła. W ostatnich latach ksiądz Małkowski wsławił się egzorcyzmami przed Pałacem Prezydenckim w czasach, gdy urzędował w nim jeszcze Bronisław Komorowski. Pierwszy egzorcyzm do Matki Najświętszej. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Pokornie cię prosimy, rozkaz kupcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Tam jest miejsce złych duchów, a nie tu. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę księdza Małkowskiego, by zorientować się, komuż to dziękuję Jarosław Kaczyński. Prezydent nie był diabłem, ale zachowywał się jak uczeń szatana. To jest błazen, pajac, który kompromituje się do cna. Obecne władze są niepokojnie bardziej demokratyczne od tych poprzednich przy całej swojej ludzkiej ułomności. Musimy kończyć. W związku z tym przyjmowanie komunii przez ludzi, którzy głoszą takie poglądy i wręcz domagają się obalenia tych władz i powrotu do poprzedniego układu, jest świętokradztwem. Publiczne poparcie dla KOD-u, podobnie jak publiczne poparcie dla Platformy Obywatelskiej, a KOD przecież oczekuje powrotu rządów, jest ciężkim grzechem. Tak, tak. I dokładnie temu księdzu, takiemu księdzu na oczach całej Polski dziękuję najważniejszy człowiek władzy. To takich ludzi uważa za swych sojuszników. To z takim kościołem jest w komitywie. Ale może taki właśnie jest w swej większości kościół w Polsce. Tak mówił zmarły niedawno ksiądz Jan Kaczkowski. Ja pochodzę z liberalnego środowiska. Nigdy się nie wstydziłem takich bardzo otwartych poglądów. I to jest coś, w czym ja się czuję bardzo niezrozumiany. Także w Kościele. Już za chwilę moi goście, ale wcześniej katolicka publicystka Halina Bortnowska. Obecnie polski kościół można nazwać kościołem Jana Pawła II? Nie, nie sądzę. Nigdy on nim nie był w pełni. On nie miał też zresztą takich ambicji, żeby ten kościół sobie podporządkować. On gorąco pragnął, żeby był to kościół Jezusa Chrystusa. A poza tym przyznawał też wszelkie prawa innym ważnym, dostojnym purpuratom i zachowywał się zawsze bardzo skromnie, stosował perswazję, starał się wszystko tłumaczyć na dobre. Wiem, że nie było mu łatwo za rządów Wyszyńskiego, ale jednak starał się lojalnie z nim współpracować. Jest symbolem tego jest scena uwieczniona na pomniku na Kulowskim Dziedzińcu, kiedy podnosi prymasa Wyszyńskiego, który klęka przed papieżem. I witam moich gości, profesor Ireneusz Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry. I ksiądz Kazimierz Sowa, dzień dobry. Generalnie nie zajmuję się konfekcją męską. Kiepski w tym jestem. Zresztą, co tu profesor ma na tym
krawacie? Bo to jakiś zestaw... To są taki krawat, który dostałem 10 lat temu. To są takie kaczuszki. Dużo ich strasznie. Kolorowy, ładny. Krawat. A wówczas można było to traktować jako rodzaj takiej ironicznego spojrzenia to, co się dzieje, działo w Polsce między 2005 a 2007 rokiem. Na szczęście teraz już ironia nie jest na miejscu. No właśnie, ciekawy jestem, kiedy tego rodzaju krawaty będą albo obowiązkowe, albo zakazane. Albo do czego innego będą służyć. Pytanie do Kazimierza Sowy, jako reprezentanta instytucji, o której mówimy. W jakim stopniu dzisiejszy Kościół katolicki w Polsce jest kościołem polityczno-pisowskim? No jest na pewno nurt w kościele pisokatolicki. Ja to tak określam już od dawno. Czy taki nurt? Nie, to jest nurt. On jest bardzo wyraźny. On ma zadeklarowanych swoich wyznawców, którzy często w kościele widzieliby taką jakąś tylko i wyłącznie odnogę tego, co się dzieje też w polityce. I dlatego oczywiście najlepszym tego dowodem są różnego rodzaju imprezy polityczno-patriotyczne, które się odbywają często także i z błogosławieństwem hierarchów Kościoła, bądź za ich przyzwoleniem, że wspomnę niedzielne wydarzenia w katedrze w Białymstoku. Ale także jest tutaj to szersza historia, ponieważ... Znaczy mówimy o ONR-owcach tak, w Kościele. Tak, o ONR-owcach w Kościele, tak. No to myślę, że dzień hańby dla Kościoła w Polsce, to już tak całkiem prywatnie powiem. Dzień hańby wczoraj, że to było, czy dzień hańby wczoraj i dziś, że nie ma reakcji? Dzień hańby wczoraj i dziś, że było to i w zasadzie poza wielką burzą, która jest na różnego rodzaju portalach społecznościowych i w przestrzeni, w mediach, to nie ma żadnego stanowczego... To za chwilę Ireneusz Szymiński, ale dlaczego nie ma? Bo to milczenie, przepraszam, mam wrażenie, że dużo więcej mówi o Kościele w dzisiejszej Polsce niż wszystkie piękne słowa, które słyszeliśmy w czwartek i w piątek przy okazji rocznicy chrztu. Kilka tygodni temu napisałem w tekście w Newsweeku, że nie każde milczenie jest złotem. To milczenie jest jakimś... Ja miałem wrażenie, że jest taką próbą refleksji. Może my rzeczywiście za dużo mówimy o polityce, wyhamujmy. Nie. Ono jest milczeniem, jeśli ze wstydu, to pół biedy, bo Kościół się bardzo zaangażował rok temu w ogromną kampanię antyrządową wówczas, a proopozycyjną na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. I kiedy zobaczył tę dobrą zmianę od końca października, to z każdym tygodniem było mu coraz bardziej głupio. Ja mogę tylko czyli powiedzieć... Czyli był cudzysłów, czy nie? No i właśnie to była moja nadzieja. Ale ta nadzieja ustępuje takiej twardej rzeczywistości, że jednak część księży, spora część, także i część środowisk katolickich, które są zorganizowane wokół różnych inicjatyw, myśli sobie tak, przecież mamy katolicki rząd. A skoro mamy katolicki rząd, to zróbmy katolicką Polskę. Od tego jest bardzo... Ja myślałem, że ona zawsze była katolicka. No właśnie okazuje się, że nie. Przecież prawie, że mieliśmy do czynienia z antychrześcijańskim rządem przez ostatnie 8 lat. Mieliśmy do czynienia z walką z Kościołem, jeśli się wsłuchać w głosy, które płyną z tego środowiska. I w głosy, które płynęły z ust wielu biskupów w ubiegłym roku. Ja tylko dodam, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Kościół co 2 tygodnie z regularnością godną lepszej sprawy zajmował stanowisko w różnych sprawach. Takich, gdzie rzeczywiście jego głos może i był uzasadniony, ale często on był na granicy wręcz nawet, powiedziałbym, ingerowania w politykę. Chciałem profesora Krzemińskiego, który ostatnio chyba w TVN24 jasno powiedział, że ja jako osoba wierząca, więc nie lubię, bo to można powiedzieć, że trochę w cieniu stawia czystość analizy. No ale mam pytanie w tym momencie do profesora wierzącego. Czy pan się u siebie czuje w Kościele? Ja mam taką niszę, w której się czuję dobrze. Jak raz, myślę tutaj na przykład o Kościele Dominikanów, myślę w ogóle o Dominikanach jako dosyć odbijającym od przeciętnej... A w tym dużym kościele w Polsce? Czuję się koszmarnie po prostu. Dlaczego? Jest nie wszędzie, to nie jest też tak oczywiście, bo ten kościół na tym poziomie parafialnym jest bardzo podzielony. Ale to nadaje właśnie ten element narodowo-katolicki. Ja od wielu lat ostrzegałem, moi koledzy mówili, a przesadzasz, to w ogóle o co tu chodzi? O kształtowaniu się, formowaniu się takich przekonań narodowo-katolickich. Ja to nazywam prosto ideologią. Zresztą mamy z tym do czynienia w tej chwili w tej elicie rządzącej, która w ogóle dochodziła do głosu, która uwodziła biskupów, tak samo jak uwodziła również naszego nowego kandydata na wodza, czyli Jarosława Kaczyńskiego. A kto kogo instrumentalizuje? Ja uważam... PiS Kościół czy Kościół PiS? Nie, to nie jest żadna instrumentalizacja. To jest właściwie współdziałanie w tej chwili. Ja uważam, że po prostu źródłem tego zła jest oczywiście ojciec Rydzyk.
On stworzył w ciągu, nie, on rozwinął. Daj mi skończyć. On, nieprawda, on rozwinął, to on rozwinął. To, na, to w jego radio, w jego wydawnictwach, to w naszym dzienniku. To radio ma konsekwentnie to samo słyszę od kolegi Sułka. To samo, bo otóż to jest nieistotne, jak ma nas słuchalność. Nie, ja jestem najgłębiej jest przekonany, tak, tylko daj się mi skończyć zdanie. Otóż news, to, że mieliśmy 2%, teraz 1,9% słuchalności radia, o niczym nie świadczy. Dlatego, że wokół radia jest cały koncern po prostu stworzony przez ojca Rydzyka. Poczynając od naszego dziennika, mamy telewizję Trwam, ale przede wszystkim szkoła. Mamy ludzi działających w terenie. Są przecież rodziny Radia Maryja, są w ogóle takie specjalne dla dzieci. Ale okazuje się, że na przykład to jest pewnie w Stanach Zjednoczonych... 11 milionów, a nie 200 tysięcy. Redaktorze, nie? Nawet no, w Stanach tak. Zjednoczonych mamy Polonię zorganizowaną przez ojca Rydzyka. Naprawdę to jest ma istotne to widać, znaczenie. Ma to istotne znaczenie również ze względu na to, kto tego słucha, kto za tym idzie. Za tym idą biskupi. Rydzyk, startując z takiej bazy endeckiej, zbudował w tej chwili ideologię, w której mamy jednocześnie dwóch bohaterów narodowych, Dmowskiego i Piłsudskiego, wbrew jakimkolwiek wszelkim prawdach historycznym pytanie. I wobec tego mamy tutaj wizję powrotu do Kościoła przedwojennego, kościoła, który rządzi, kościoła, który ma bezpośredni wpływ na władzę. Jest zresztą w tej chwili opublikowana rok temu no, niezwykle cenna praca pani Tomali Kaźmierczak z Torunia zresztą. Analiza treści właśnie Radia Maryja w czasie kampanii wyborczej po katastrofie i śmierci Lecha Kaczyńskiego. Otóż ona pokazuje, jak słowo demokracja jest tam zmanipulowane od początku do końca, jak ono służy właściwie nazywaniu takiego porządku, który właściwie wyłania się z tego miszmaszu endecko-narodowego. Mianowicie takiego państwa, które jest rządzone przez wodza, przez elitę, które jest w imię wartości narodowych, z tym całym tradycjonalizmem polskiego kościoła, z kompletnym lekceważeniem nauki, współczesności, świata, z władzą, którą on pełni razem z władzą, z tego zjednoczenia władzy politycznej z władzą kościoła. Pytanie do księdza Sowy. To jest coś, co bardzo moim zdaniem imponuje biskupom. Oni mają władzę biskupi. Po prostu. Hierarchia w dużej części, może w większości, poszli pod rękę z ojcem Rydzykiem. To dlatego, że bali się tego, jacy są naprawdę wierni, czy może dlatego, że dokładnie taka jest większość kościoła? Dam wam panowie jeden przykład, który doskonale obrazuje pewnego rodzaju dylemat, przed którym stoi dzisiaj Kościół. Jest jeden temat, w którym biskupi zabierają głos dosyć, mam wrażenie, zdecydowanie, otwarcie i absolutnie w kontrze do tego, co jest w głowach wielu Polaków, a przede wszystkim, co jest linią programową tego rządu. Uchodźcy? To są uchodźcy. Powiedziałbym, że to tak... Nie. To są, ale no, pozwólcie... Nie. Ja bym powiedział, że jest parę jasnych, stanowczych wypowiedzi typu kardynała Nycza, nie, ale są też... Ale nie, to nie jest takie stanowisko... Przeanalizujmy przypadek Gondeckiego. Ale nie, proszę mi pozwolić skończyć. I nie zwracajmy uwagi tylko na to, co było mówione w ostatnich dniach, ale szerzej, w ciągu ostatniego ponad roku, to, co płynie ze strony episkopatu i w formie dokumentów, i w formie także konkretnych pewnych działań, naprawdę jest bardzo, powiedziałbym, w kontrze do tej ogólnej atmosfery. I ten temat, panowie, nie przebija się ani jako wiodący. Nawet się nie zwraca uwagi, że to jest w jakiejś mierze no, pewien dysonans w stosunku do tego ogólnie zwraca przyjętego... Się, zwraca się, ale w mediach liberalnych. Aha, no właśnie. On często nie istnieje w ogóle. I jednocześnie polskie kościoły są otwarte, świątynie, budynki, są otwarte polskie miejsca, sanktuaria, są otwarte na różnego rodzaju imprezy polityczne, które przez ubóstwienie, wręcz takie po prostu zamianę na ołtarzu, postawienie zamiast Pana Boga narodu w jakiegoś wyimaginowanego, cierpiącego niczym jakiegoś bożka, one są wręcz, nawet wydaje mi się, w tym wymiarze duchowym wręcz sprofanowane. Kościół pogański? To jest kościół, który może zatracić swój punkt odniesienia. Bo jeśli punktem odniesienia będzie naród i idea narodu, a nie Pan Bóg,
to naprawdę coś jest nie tak. I tylko jedno zdanie na koniec. Każdy otóż, mówi tylko nie, jedno ale do czego zmierzam? Koniec. Bo słuchajcie, to były dylematy, które w Europie część episkopatów już ma za sobą. I nie chodzi mi o lata 30. Nie chodzi mi o jakieś wybory ideowe w trudnych czasach. To jest na przykład stosunek Kościoła do pewnych idei narodowych w Hiszpanii, w kraju Basków, w latach pod koniec lat 80., w latach pod koniec lat 70., na początku lat 80., gdzie biskupi mieli odwagę powiedzieć: naród nie może być Bogiem, nie może być Bożkiem. To jest coś nie tak. Znaczy, Kościół no katolicki. U nas nie będą mieli. Mam wrażenie, że u nas część biskupów chciałaby mocno powiedzieć, że tak jest, ale nie wiem dlaczego dochodzi do wniosku, że jeszcze nie. Pytanie brzmi. Ponieważ także wojna polsko-polska i absolutna brutalizacja naszego życia politycznego, może przez przypadek, może nie, to pytanie właśnie do socjologa, zaczęła się na dobre po śmierci papieża Wojtyły. Teraz pytanie 2005-2006 rok. Ale wtedy był też ten moment jakiejś marzenia o jakiejś jedności narodowej, wzmożenie patriotyczne, no, tak. Ale też w taką stronę. Zróbmy tak, żebyśmy byli jednością. To pytanie do mimo różnic. Tak też. To nie jest dobrze. Dobra to ja uważam, to inne katastrofa. Czy Kościół w Polsce po cichu, takim samym zaniechaniem, milczeniem, o którym w trochę innym kontekście mówił ksiądz Sowa, wspiera świadomie, nieświadomie, a może świadomie do pewnego stopnia autorytaryzm? Ja uważam, że całkowicie świadomie i ma w tym interes właśnie powrotu do takiej wizji Kościoła, który tutaj rządzi, który ma udział w swojej władzy, jak gdyby, oczywiście duchowy, prawda, ale jednakowoż oczywisty, który korzysta z przywilejów, z czym mamy teraz do czynienia. A jeżeli chodzi o uchodźców, to jednak można przeanalizować przypadek arcybiskupa Gondeckiego, który po prostu no, wspaniały. Powiedział zresztą przed papieżem, który powiedział, że właściwie chrześcijanie powinni pomóc tym uchodźcom prawdziwym, cierpiącym, że powinny parafie się otworzyć, każda parafia jedną rodzinę. I zaraz mieliśmy po tym wspaniałe inicjatywy. W ciągu 24 godzin ludzie się potrafili w tych różnych parafiach zorganizować, czy dwóch, czy trzech, o których mówiły media. Po czym arcybiskup Gondecki całkowicie się wycofał ze swojego stanowiska, zamilkł, prawda? A nawet powiedział, nie, to już ja właściwie nie mówmy. No nie, ale kiedy pobito tego Sowieczyka w Poznaniu, to on do niego pojechał. On go odwiedził, tak, on go przeprosił za Polaków, którzy go pobili. Tak. Ale jednocześnie Kościół nie podjął tej akcji, nie poszedł za tym przykładem tych kilku proboszczów, którzy zaczęli organizować i za tych ludzi, którzy nagle zaczęli organizować pomoc. Nic podobnego się nie stało. Kościół polski ma wyjątkowy talent do pustych deklaracji, tak jak było walka z antysemityzmem i parę innych. Ale teraz wracając do sytuacji, ja myślę, że katolicy są niesłychanie podzieleni. To nie jest prawda, że mamy taki monolit, który by wspierał ten autorytarny, przedwojenny właściwie model Kościoła jakoś reaktywowany. Ja uważam, że bardzo wielu ludzi, nawet bardzo oddanych Kościołowi, myśli zupełnie inaczej. Tylko wszystko to się odbywa w taki sposób, że wracają do domu i zaczyna się gadanie na ten temat. Natomiast to się w ogóle nie przejawia. W jakimkolwiek działaniu, w jakimkolwiek głosie wewnątrz Kościoła, z Kościołem, i przeciw Kościołowi w ramach jego funkcjonowania. Czy milczenia i zaniechania Kościoła? Ja myślę, że to jest de facto dramatyczna sytuacja. Czy milczenie i zaniechania Kościoła w różnych sprawach de facto są przynajmniej przyzwoleniem na autorytaryzm, a może, tak jak sugeruje profesor, aktywnym wspieraniem tej tendencji? Dlaczego tak się dzieje? Bo część katolików nie zauważyła, że mieliśmy po drodze od tej historii z czasów przedwojennych Sobór Watykański II i on zmienił relację państwo-kościół. Część po domaga się... Nie zauważyli? Niestety, teraz, to jest błąd. Ja mam wrażenie, że część sobór jest ominięty po prostu. Tak, natomiast część jednak mówi, słuchajcie, trzeba relacje, które są pomiędzy środowiskiem, siłami politycznymi, a tą siłą duchową i instytucją Kościoła, trzeba rzeczywiście zbudować na tym, o czym mówi sobór. Autonomia i rozdział. I teraz proszę zwrócić uwagę na coś innego. To, co Kościołowi grozi, to właśnie to, że za chwilę wszyscy będą mówili, milczycie, bo siedzicie w kieszeni PiSu. Kościół w kieszeni PiSu i to nagle się pojawi. 25 milionów na to, jakieś dotacje na tamto, biskupi, prawo do kupowania ziemi przez Kościół. No to jakieś absurdalne historie. Ale to nie wymaga wielkiej wyobraźni, żeby dostrzec to zagrożenie. Instytucje, to dlaczego wspólne, Kościół no, przepraszam, tego zagrożenie jest podwójne również, dlatego że ja uważam, że na przykład wódz Kaczyński dołoży wszelkich starań, żeby jednak w tej chwili nie modyfikować ustawy o aborcji, dlatego żeby to oznaczało oddanie już władzy bezpośrednio biskupom tak naprawdę.
I tutaj bym uważał, że to się mu nie opłaca. Myślę, że nie. Znaczy zgadzam się z tym, co zrobi albo czego nie zrobi, ale nie zgadzam się, że z tego powodu. To po prostu politycznie pozbawiło go wpływu. Co więcej, ja uważam, to byłoby otwarcie drogi do tego, że jednak biskupi decydują o tym, co się dzieje w państwie. A prymasem jest Kaczyński. No, bezpośrednio w ten sposób. Prymasem jest Polak na razie. I niech tak zostanie. Jest. Drodzy panowie, no prawda jest taka, że rzeczywiście to jest niebezpieczeństwo, dlatego że... Dlaczego też na to Kościół powinien zwrócić uwagę? Ktoś mi kiedyś, jak byłem jeszcze zupełnie młodym księdzem, powiedział, wiesz co, ludzie księżom i Kościołowi wybaczają bardzo wiele. A wiesz, czego nie wybaczą nigdy? Pieniędzy. Chamstwa i chciwości. Chciwości. I dzisiaj często jest tak, że jeżeli ktoś używa języka, który może być potraktowany jako język pewnej nawet słownej agresji, narzucania pewnego wbrew wszystkiemu, ustawiania mnie pod ścianą i rozliczania, to może już nie będę chciał za tydzień tego słuchać. Nawet zakładając, że z czego nie spotkamy. I co więcej, jest też tak, że jeżeli ktoś zwróci uwagę tylko i wyłącznie na to właśnie wsadzenie w kieszeń, że tak powiem, polityki Kościoła, też przestanie do niego mieć to właściwe nastawienie. Powoli musimy kończyć, więc mam jedno pytanie. Rzuciłem hasło autorytaryzm, ani ksiądz, ani profesor nie zaprotestowali. Ale też nie wydaje mi się, żeby to była taka droga, poważni której Kościół jest... Ja teraz nie mówię o Kościele, ale właśnie chciałem w odniesieniu do tego, co się dzieje w państwie. Bo mówi o tym, pisała o tym, czy mówiła w wywiadzie, którego udzieliła dla Wyborczej pani profesor Tokarska-Bakir, pisał to profesor Kuźniar. Proste pytanie, jak świński ogon, jak mówią brzydko. Czy Polsce grozi faszyzm? Czy to jest histeria? Ale niestety nie jest to histeria, ale na szczęście nie grozi faszyzm. To nie rozumiem tej formuły. Uważam, że to jest pewnego rodzaju... Używaliśmy kiedyś nawet z profesorem takiego określenia w jednej dyskusji demokratura. Znaczy na nasze własne życzenie ktoś dostał władzę, którą jak widać może. Ale to przepraszam. Ale to nie jest faszyzm. To nie jest faszyzm. Czyli można powiedzieć, że w 1934 roku w Niemczech była demokratura, a w 1937? Tak daleko bym nie szedł. A gdzie, jak daleko bym profesor poszedł? To oczywiście to jest zawsze tak, że jeżeli robimy takie porównanie, używamy w ogóle słowa faszyzm, to wszyscy od razu dostają jakiegoś... Prawda, no skojarzenie jest jedno, mamoku. Tylko to jeżeli odwoływać się do faszyzmu jako pewnej ideologii, pewnej idei konstruowania państwa i wpływania na społeczeństwo, to moim zdaniem jesteśmy na prostej drodze do tego. Oczywiście zmodyfikowane. To jeszcze tylko zapytam, jeśli to jest droga prosta, czy są wyboje, czy to jest autostrada? Ba, może są pewne wyboje, ponieważ ja jednak głęboko wierzę w siłę części społeczeństwa, które jednak sobie przypomni, z czego wyrasta. Z tego wielkiego ruchu Solidarności, który był ruchem wolności nie tylko państwa, ale wolności jednostki. Oczywiście. I to było jedno z drugim połączone integralnie. I teraz moja straszny ból polega na tym, że ten Kościół, ten w tej chwili okropny Kościół, który zamienił Pana Boga na naród, był w gruncie rzeczy jednym z najważniejszych obrońców praw człowieka, obywatela. I narodu, i społeczeństwa, i człowieka. Prawda. Ksiądz Kazimierz Sowa, profesor Ireneusz Krzemiński, a teraz chciałbym, żeby Państwo posłuchali tego, co lat temu 20 z haczykiem mówił ksiądz Józef Tischner. To była inna Polska, mówił o tamtej Polsce, a mam wrażenie, że mówił o tej Polsce, która przyszła wiele, wiele, wiele lat po jego śmierci, którą to Polskę dzisiaj oglądamy. Józef Tischner. W tej chwili jakby terroryzm lewicowy, czerwone brygady i tak dalej, odeszły w przeszłość. Natomiast podnosi głowę, daje o sobie znać terroryzm prawicowy. I uważam, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ten prawicowy terroryzm ma bardzo często pełną gębę religii. On się legitymizuje szlachetnymi, pięknymi wartościami chrześcijańskimi. No i kusi Kościół. To jest wielka pokusa pod adresem Kościoła. Ma bardzo piękne obietnice. A
pech chce, że ja znam trochę historię, szczególnie ten okres romansu Kościoła z hitleryzmem w Niemczech i ostrzegam, ale nie po to, żeby obrazić, tylko po to, żeby przemyśleć. Wybitnie mądry człowiek, ksiądz Józef Tischner. Prawicowy terroryzm kusi Kościół. Tak powiedział Józef Tischner i odniósł się do tego, co działo się w latach 30. w Niemczech. A propos prawicowego terroryzmu, który kusi Kościół. Spójrzmy na to zdjęcie za moimi plecami. Świątynia, młodzież, wierzący. To młodzież z ONR-u, obóz narodowo-radykalny. Było coś takiego przed wojną, jedna z najbardziej ohydnych, odrażających organizacji. To ci, którzy na Uniwersytecie Warszawskim biegali z żyletkami, z kijami bejsbolowymi i bili żydowskich studentów. Dzisiaj młodzież, to jeden problem, odwołuje się do tej tradycji, do takiej tradycji. A jeszcze gorsze jest to, że Kościół najwyraźniej nie ma z tym żadnego problemu. Polska skręciła ostro w prawo, a niektórzy skręcili w prawo, dochodząc do bandy, a nawet przelatując przez bandę. Kilka przykładów. Oto pielgrzymka tak zwanych kibiców na Jasną Górę. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! A Bóg, honor i ojczyzna. Na razie w porządku. A konkretnie? A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Raz siepę, raz wodę, czerwoną wodę. Słyszeli swoją drogą państwo, żeby ktoś z klasztoru na Jasnej Górze protestował przeciwko tym dzikim wrzaskom? Nie sądzę. A oto tak zwany narodowiec, Marian Kowalski. W Warszawie, w centrum, naprzeciw kościoła, w czasie Wielkiego Tygodnia stawia się symbol. To nie jest symbol jakiejś mniejszości seksualnej. To jest symbol międzynarodówki cwelowsko-terrorystycznej. Prawdziwy Polak. I jeszcze raz pan Kowalski, ostatnio częsty gość w programach TVP. Ja uważam, że w ogóle istnieje czegoś takiego jak Trybunał Konstytucyjny. To jest dziwna rzecz. Oczywiście, że dziwne. Za mordę od razu. Ale to właściwie, jak mówi młodzież, lajtowa opinia. Prawda? Wziąłbym tak z tuzin redaktorów Gazety Wyborczej, ze dwa tuziny pracowników drugiej Gwiazdy Śmierci Centralnej dzisiaj, TVN-u. Nie wspominam oczywiście o etatowych zdrajcach i sprzedawczykach, którzy zawsze nimi byli, którzy ze starego reżimu przeszli w nowe lata suchą stopą. No jeżeli się tego nie rozstrzela, tak, co dziesiątego, to znaczy, że hulaj dusza, piekła nie ma. Oj, hula dusza, piekła nie ma. Rozstrzelanie czy powieszenie to detale. Temat wraca. My do dzisiaj nie mamy wraku, my do dzisiaj nie mamy czarnych skrzynek, ponieważ Tusk, Donald Tusk, wbrew polskim interesom, działając na ich szkodę, wyraził na to zgodę, aktywnie do tego doprowadził. I to ja uważam, że nie ma, że tu powinna być zastosowana najsurowsza z możliwych kar, być może nawet specjalnie na tę okoliczność przywrócona w polskim prawie. No, czyli kara śmierci. Mamy wolność słowa, proszę, każdą bzdurę można powiedzieć. No dobrze, ktoś powie, że to pojedyncze wypowiedzi, skrajności, które zdarzają się w każdym społeczeństwie, ale ostatnio coraz więcej tych pojedynczych wypowiedzi, które na dodatek coraz częściej padają nie w niszowych mediach, ale w mediach opanowanych przez obecną władzę. Pytanie, czy w którymś momencie nie nastąpi kumulacja skrajności. W zeszłym tygodniu profesor Roman Kuźniar ostrzegał w tekście w Gazecie Wyborczej przed czymś na kształt kryształowej nocy. Mocne. Kryształowa noc, czyli przemoc, prześladowania, faszyzm. Nie za mocno? Ten tekst to rodzaj ostrzeżenia. Taki trochę kasandryczny, chociaż niektórzy moi znajomi, profesorowie, reagowali na ten tekst takimi oto słowami. Roman, napisałeś przerażająco prawdziwy tekst. Oczywiście tutaj chodzi o porównanie do początków każdego ustroju autorytarnego, dlatego że w Niemczech hitlerowskich rzecz potoczyła się najbardziej dramatycznie, natomiast ustroje autorytarne mają bardzo podobne początki.
które się bardzo często, czy nierzadko, jak to się mówi, ignoruje. Niegroźne, bo to tylko to, tylko tamto. A później logika władzy autorytarnej się pogłębia i prowadzi do rzeczy bardzo niedobrych, rzeczy strasznych. To są, jak tam w tym tekście przeczytać, piszę, że jest także wiele innych przykładów historycznych, nie tylko te, które podałem, bo ja się odwołałem do bolszewickiej Rosji i do faszystowskich Niemiec, ale historia innych państw, które weszły niechcący, można powiedzieć, na drogę autorytaryzmu pokazuje, że te początki bywają niewinne i trzeba, żeby uniknąć dalszego niedobrego ciągu, złapać je możliwie szybko. Witam. Moim gościem jest aktor pan Jacek Poniedziałek. Dzień dobry. Dobry. Serdecznie. Wam się Poniedziałek Polska nie podoba? Nie, no podoba mi się Polska. Oczywiście mi się podoba Polska. Polska otwarta. Polska... A kwestionujecie decyzję suwerena? No my jesteśmy suwerenem. Nie tylko nie, ten 30%, ale kto to są oni? No ci, co wygrali. No jest rzeczywiście jest kilka Polsk, tak się trochę porobiło, chociaż tak naprawdę jest jedna, jest, dobra, jedna, tak jest naszym domem. Co prawda? W tej dzisiejszej Polsce się panu nie podoba? Nie chodzi o to, że mi się nie podoba, bo to jest takie, wie pan, słowo estetyczne. Po prostu obawiam się, mam wielkie obawy, że stajemy się powoli totalitarnym państwem, takim quasi... faszystowskim. Ale to jest bardzo mocne określenie, mm-hmm. bo totalitarnym to tyle co nazistowskim, stalinowskim, no bez przesady. No ja odsyłam do fantastycznego tekstu Janny Tokarskiej-Bakir w ostatnim chyba weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej. Ona sugeruje, że teraz coś zaczyna się i... Że sposób zarządzania... Budowanie kultu wodza... Tak, integrowania społeczeństwa wokół pewnych wartości, czy też lęków, obaw, jest czysto faszystowskie, jeżeli chodzi o technologię rządzenia, prawda? I odcina się rzeczywiście od tego, co ja zrobiłem przed sekundą, czyli od tej, że tak powiem, ostrożności, czy deklarowania ostrożności w porównaniach, bo sugeruje de facto, że pewne mechanizmy są podobne, ale kurczę. Nie możemy rozmywać tego, co się dzieje, nie możemy tego... Tak jak mówimy o totalitaryzmie, tak? No, parę set tysięcy, może milionów to ogląda, no to bez jaj w totalitaryzmie, tak się nie mówi o totalitaryzmie, jak my mówimy o tym, co jest w Polsce. No istnieją chyba już w tej chwili przecież dwa troszkę systemy prawne i medialne w Polsce i myślę, że są jakby takie dwa przepływy informacji, które jakby dotyczą tego samego często tematu, a brzmią zupełnie odwrotnie, przeciwnie. Gdzie pan widzi to zagrożenie, o którym pan powiedział wcześniej? No widzę w takim... Czy czego się pan obawia? Ja widzę go w podsycaniu czy też w budzeniu na nowo naszych odwiecznych, sekciarskich demonów, klaustrofobicznych, ksenofobicznych demonów, takich, które na przykład przed wojną doprowadziły do getta ławkowego na uniwersytetach, czy do clausus numerus, numerus clausus, do takich praw, których domagały się bardzo radykalne organizacje, między innymi ONR. Jak mówimy o budzeniu, to jest trochę bezosobowe. Kto budzi? No budzi obecna władza, bo jeżeli, w jaki sposób? W sposób pasywny, ale to jest taka aktywna pasywność. To znaczy, jeżeli we Wrocławiu, czy w Poznaniu, że we Wrocławiu pobito człowieka z turbanem na głowie, Sikka, biorąc go za muzułmanina, czyli za obcego, czyli tego, który nam zagraża. Potem w marszu, czy manifestacji, czy w czasie uroczystości manifestacji na rynku we Wrocławiu podpalono kukłę Żyda i flagę Unii Europejskiej, a był to protest przeciwko uchodźcom, to ja się pytam, gdzie tu są uchodźcy i gdzie, i którzy to są ci uchodźcy i co ma jakby Unia Europejska wspólnego tylko chwileczkę, skończę zdanie. I po tych aktach, takich no, jawnie antysemickich aktach rasistowskich, aktach, gdzie rzeczywiście wykrzykiwano bardzo wrogie, agresywne hasła, nikt, ani z żaden ważny hierarcha kościelny, ani pan prezydent, ani pani premier, nie mówiąc już o naszym naczelniku państwa, Jarosławie Kaczyńskim, nikt nie powiedział o tym słowa. A to są ich potencjalni żołnierze. A jeżeli nikt nie powiedział słowa, to znaczy, że tak... Jeżeli nikt nie powiedział słowa, to znaczy, że tak można. To znaczy, że następnym razem człowiek już nie zostanie pobity, tylko zostanie zabity. Albo następnym razem, na przykład, ja widziałem teraz w Łodzi niedawno taki patrol, ONR-owski patrol, który ma nas chronić przed uchodźcami. Nie czuł się pan bezpieczniej?
Dzięki temu, no nie, nie czuję się bezpiecznie, bo wyobrażam sobie, że jak na przykład, gdybym się spotkał z tym patrolem twarzą w twarz, oko w oko, a mam niewyparzoną buzię, prawda? Bo jak ludzie mi z boku i z tyłu i tak ich sfotografowali. Oni wyglądali na groźnych, czy na no, dzieciaki? Nie, bo oni byli w bojówkach, bo w bardzo bojowych ubraniach, uniformach właściwie quasi-wojskowych, jak taka milicja społeczna i z biało-czerwonymi opaskami, bo to była jedna pani i dwóch panów. Wyglądali dosyć groźnie, dosyć potężne sylwetki, nie wyglądali na łagodne baranki. I gdybym ja na przykład wyraził swój pogląd, że to jest niebezpieczne i że to się może źle skończyć, to dostałbym prawdopodobnie w pysk. No wczoraj była demonstracja, można powiedzieć cudzysłów demonstracja, ale można powiedzieć, że była to swoista demonstracja, tak? Młodzież ONR-owska. Dobrze, że pan powiedział, bo to mało kto u nas kojarzy. Ten ONR to właśnie żyletki, pałki przeciwko studentom żydowskim. Przed najczęściej wojną, tak, na uniwersytecie. Tak. Mówił o tym Marek Edelman, zdążył przed Panem Bogiem. No i mamy ten zastępy młodzieży ONR-owskiej w kościele i też jakby nie słychać. Na razie żaden biskup się chyba nie odciął. No nie, no przede wszystkim Kościół też to jakby ta organizacja w jakimś sensie wyhodował. To na tym Kościół Polski jest właściwie taką glebą, taką najbardziej żyzną glebą, bo przecież w Częstochowie odbywają się pielgrzymki też tych najbardziej radykalnych organizacji kibicowskich. Znowu, czy to nie jest zbyt daleko idące uogólnienie? Kościół jest. No są tacy księża owacy, takie parafie owakie. No nie widzę i nie słyszę z ust najważniejszych hierarchów kościelnych polskich protestu przeciwko tego typu akcjom, przeciwko tego typu postawom i zachowaniu. To znaczy, że istnieje, jakby to powiedzieć, cicha zgoda, róbcie swoje. Ale jeżeli ksiądz w kościele, czy to jest, no nie jest on prymasem, nie jest może jakimś ważnym biskupem, ale jest księdzem, jest może proboszczem parafii. Mówi, że to wy jesteście solą, że wy jesteście najważniejsi, najważniejszą, jesteście krwią z krwi Polakami. Mówi o Białymstoku. On więcej powiedział, że to jest chemioterapia na jakiegoś złośliwego raka, raka który Europy, dotknął Polskę. Tak, to dotknął Polskę. Znaczy, że jeżeli pójdą taka wielka falanga tych wyrostków, tych łysych ludzi, pójdzie ulicą i spotka kogoś, kto ma inny kolor skóry, to będą się czuli uprawomocnione, będą ich zachowania, będą się czuli w tym uprawomocnieni, że na przykład dadzą mu w twarz. Bo nie wiem, czy pan wie, panie dyrektorze, pan to pamięta, bo no nie pamięta pan, bo nie wiem, czy pan przed wojną, a też nie, ale można to przeczytać w wielu dokumentach. Prymas Chląd przed wojną, polski prymas, bardzo wsparł akcję ONR-owców bojkotu żydowskich sklepów. Czyli mniej więcej to samo, co się działo w Niemczech, tylko że nie poszło to dalej, w tym sensie, że nie zaczęli ich... Chociaż było pogromów w pogromach w latach 30. w Polsce zginęło około 100 Żydów. Wracam do tych obaw. Czego no właśnie pan, o tym mówię. A czego pan Jacek Poniedziałek się boi? Nie boję obywatel się... RP. Tak, o prywatnie. Tak. No boję się choćby, no wie pan, no, nie chcę tutaj zajmować się swoimi własnymi lękami, ale no dostaję serię bardzo różnych, całe jakieś sterty pogróżek. W reakcji na moje wypowiedzi właśnie takie, których porównuję, tak, porównuję na przykład dzisiejsze działania ONR-u do tego, co się działo przed wojną i do gett ławkowych i do pogromów i do pobić. I czym to się skończyło? No piszą na przykład, piszą do mnie pewien patriota, bo sprawdziłem jego profil internetowy, Mario Young, taką maksywkę. Mario to napisał, mało polskie. Mariusz, tak. Proszę oczywiście wypikać wszystkie brzydkie słowa. Ty głupi pedale w dupie, jak ci się polska flaga nie podoba, to wypikaj. Pedał to śmieć ludzki, pamiętaj. I parę dni później szmato pedalsko. Dużo bo jeszcze, bo jeszcze czegoś sporo dostaje? Tego dostaję zawsze po każdej mojej publicznej wypowiedzi. Oczywiście dostaję tego sporo, a niedawno miałem taką sytuację. Ja mieszkam w centrum Warszawy, szedłem z dwiema kobietami wieczorem, ale nie późno, była to może godzina 21 i parę osób w dresach groziło mi śmiercią. Ale rozpoznali pana? Tak, rozpoznali mnie, wysiadałem z taksówki, rozpoznali mi to ze sporej odległości, mam chyba rozpoznawalną gębę. No nie brzmiało cenzuralnie, więc nie mogę tego też, no w tym samym... Ty szmata pedalsko zajebicie i wiemy, gdzie mieszkasz i wypi***aj z Polski. No tego typu rzeczy, ponieważ mam inne zdanie na temat tego, co w tej chwili w Polsce obowiązuje. Jest to pewnego rodzaju sekciarska, taka państwowa religia. Dobra, ale nie ma pan 20 lat, więc ja mam takie pytanie. Jest pan w stanie
spojrzeć na to, co się dzieje przez filtr tego, co się działo 5, 10, 15 lat temu. Tak, jest więcej, gorzej. Jest coraz więcej, jest coraz gorzej. Ostatnio podobnie się czułem właśnie dokładnie 10 lat temu. Zresztą 10 lat temu udzielałem też Onetowi dosyć podobnego, jeśli chodzi o tematykę wywiadu. I wtedy mówiłem też o tym, wtedy został pobity jakiś anarchista na Tamce w Warszawie, przy ulicy Tamka w Warszawie. Za sam fakt bycia anarchistą, za nic innego. I to był atak z nożem. Znaczy on z trudem uszedł z życiem i wtedy powiedziałem takie zdanie, że zapytał mnie redaktor prowadzący rozmowę, dlaczego pan oskarża o to Jarosława Kaczyńskiego, który nie wiem, czy wtedy był premierem, czy to był jeszcze czas Marcinkiewicza, czy już był premierem. Jarosław Kaczyński w każdym razie no, na pewno sprawował jakby władzę w Polsce. W kontrolę, tak jest. I że powiedziałem takie zdanie, że zbyt inteligentnym człowiekiem jest Jarosław Kaczyński, żeby nie wiedzieć, że jeżeli milczy, to znaczy, że na coś zezwala, że na coś, że mamy tutaj ciche przyzwolenie na tego typu zachowania i na eliminację w pewien sposób myślących ludzi z głównego nurtu życia społecznego, a w przyszłości być może w ogóle z Polski. To proszę powiedzieć, odwołam się do... Jest coraz gorzej. Do pana... zawodu, a w zasadzie wrażliwości. Się mówi, artyści lepiej czują czasem lepiej widzą. Taki barometr, mi się wydaje. No, to jak będzie za rok, dwa, trzy? Widzi pan to? Czuje pan to? Co pan przewiduje? No, wolę sobie nie wyobrażać tego, mam nadzieję, że wie pan, ja jestem jednak człowiekiem pełen nadziei. Nie, ja jestem człowiekiem, nie, jestem optymistą. Jestem mimo wszystko optymistą, aczkolwiek z przerażeniem obserwuję, jak się zaciska się ta pętla jakiegoś takiego bezwzględności w stosunkach społecznych w Polsce, jakiegoś radykalizacji języka, tej ośmieszanej mowy nienawiści, w ogóle ośmieszanie pewnych słów, pewnych postaw, w ogóle ośmieszanie otwartości, ośmieszanie europejsko-żydowska, żydokomuna, że pewne pojęcia, które nam się kiedyś wydawały czyste, jasne, do których się wszyscy odwoływaliśmy, które były właściwie wspólne, że one są w tej chwili ośmieszone, pogardzane. Mówi pan, że jest pan optymistą, a teraz przedstawia pan diagnozę, która jest pesymistyczna. To no, co jest, no mam nadzieję, jest powód nie chcę, no bo nie chcę tutaj uprawiać czarnowictwa, mam nadzieję, że tak nie będzie. I że się ludzie obudzą, ludzie się budzą. Mimo wszystko nie można lekceważyć tego środowiska KOD-u i tej jednak bardzo licznych manifestacji, jak na polskie społeczeństwo, które w ogóle nie chodzi do wyborów. To jest przerażające, że do wyborów chodzi tak strasznie mała, no 30% czy 40%, czy 50% no tak, dorosłego społeczeństwa. No to jest po prostu, jedni to jest już się komiczne. Obudzili, drudzy się budzą i zobaczymy, co z tego wszystkiego wynika. Jest to dosyć wszystko z jednej strony przerażające, a z drugiej strony myślę sobie, mam nadzieję, że na zasadzie pewnej reakcji, jakby rekompensaty, bo wszystko gdzieś tam w przyrodzie, w naturze musi się zawsze gdzieś wyrównać, musi się zbilansować musi i właśnie, że to odskoczy w drugą stronę i ja mam taką naprawdę nadzieję, może ona jest przez różowe okulary, ale że Robert Biedroń zostanie prezydentem Polski w następnej kadencji, bo to jest człowiek fenomenalnie przygotowany do tej funkcji, jest kompetentny, szczerze? Jest wykształcony. Pan nie wierzy? Nie, bo myślę, że jakkolwiek wierzę w to, że ściskana sprężyna odskakuje, to nie sądzę, żeby odskoczyła tak bardzo. Ale... No, ale czy to będzie Ryszard Petru? No wszystko jedno, wypowiadać ktoś, kto ma zupełnie inne poglądy i że się Polska jakoś wygrzebie z tego jakiegoś, z tego mułu, z tej czarnej jakiejś mazi, w którą nas w tej chwili wciąga PiS, a przede wszystkim nienawiści, braku zaufania. Wie pan, ja nigdy na ulicy, tak jak w tej chwili, po prostu przechodząc ulicą gdzieś, na przykład koło kościoła, co jest paradoksem, nie czułem takiego jakiegoś dziwnego, naprawdę lęku. Nie poszedłem po raz pierwszy w życiu, ja jestem co roku w Krakowie na święta wielkanocne, moja mama tam mieszka i chodzę ze swoją siostrą albo z przyjaciółmi święcić koszyczek, tak? No, żeby poświęcić jedzenie, te dar Boże. Jednak jestem mimo wszystko tradycyjnym człowiekiem, chociaż nie jestem wierzący, ale kocham tradycje, nasze święta. I powiem panu, że w tym roku podszedłem do kościoła razem z moją siostrą i powiedziałem, żeby weszła do środka sama. Że wobec tego, co ja mówię i jaka jest moja publiczna postawa, obawiam się spojrzeń tych ludzi, często pełnych nienawiści, często słyszę jakieś komentarze ze strony tych ludzi, na przykład wtedy, kiedy były te wielkie manifestacje na krakowskim przedmieściu, po katastrofie smoleńskiej, jeszcze kilka
miesięcy, a nawet lat później, te wszystkie problemy z krzyżem i tak dalej, te manifestacje, kontrmanifestacje. Tam jeszcze istniała taka knajpa na rogu, nazywała się Przekąski Zakąski. I tam z takim dosyć otwartym, wesołym, lekko podpitym, ale bez przesady środowiskiem często się spotykałem i oni, ci ludzie, którzy stali właśnie pod krzyżem, podchodzili do nas i nas zaczepiali. I te zaczepki były naprawdę, te lemming czy Europejczyk, czy tęczowy, jacuś, to były naprawdę bardzo delikatne określenia, tam padało wiele poważniejsze i takie właśnie prowokacyjne, prowokujące do konfliktu. Ja czuję, że jesteśmy tak potwornie jako społeczeństwo podzieleni, ale tak potwornie podzieleni, żyję 50 lat. Naprawdę czegoś takiego za komuny nie pamiętam. Za komuny jasny był wróg, jasne było, że jest to sowiecki związek i komunistyczna partia, która gnębi wolnych ludzi. I że nie wolno wyjeżdżać, nie można niczego kupić, prawda, że może wszyscy mają pracę, ale ta praca na nic właściwie, zarobki na nic nie wystarczają, że to jest taka ogólnie dostępna nędza. Ale nie było w społeczeństwie, wszyscy właściwie byli zjednoczeni, prawda? I też Kościół nam właściwie sprzyjał, był takim jakby spoiwem, prawda? Tam w kościele oglądałem filmy, zakazane w Polsce filmy Tarkowskiego. To teraz już inne filmy można powiedzieć. Panie Jacku, postawmy tu kropkę. Ja nie wiem, czy to była dobra puenta, co pan powiedział z tą nadzieją, bo jednak podkreślę, że to był Jacek Poniedziałek, który jest optymistą, mimo że nic z tego, co powiedział, nie skłania do optymizmu. Ale bądźmy optymistami. No to próbujmy. Dziękuję, Jacek Poniedziałek. Dziękuję serdecznie. O pogardzie, języku pogardy, o gestach pogardy piszemy w najnowszym Newsweeku. Pani nie ma prawa swojej frustracji lewackich tutaj wylewać na pana. Przebaczenie jest potrzebne, ale po przyznaniu się do winy i po wymierzeniu odpowiedniej kary. Przywróciłbym karę śmierci. Przypomnijmy tylko, że za akt niezwykłej wprost pogardy, i to dla głowy państwa, dość powszechnie uznano sposób, w jaki w czasie uroczystości smoleńskich Jarosław Kaczyński potraktował Andrzeja Dudę. Tak potraktować kogoś, kto mówił, że prezes jest wielkim człowiekiem? Chcę pogratulować i złożyć wyrazy szacunku i podziwu panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam. Otóż z całą pewnością jest pan wielkim politykiem. Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam. Z całą pewnością jest pan wielkim strategiem. Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam. Ale ja muszę dodać jeszcze jedno. Z całą pewnością, i myślę, że nie jest to tylko moje odczucie, ale bardzo wielu Polaków, zwłaszcza tych ze świata polityki, jest pan także wielkim człowiekiem. Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam. No, ze swoją drogą trudno, żeby prezes podawał rękę za wypowiedzenie przez prezydenta słów dość oczywistych, że jest wielkim człowiekiem. To wszyscy wiedzą. Scena w sumie dość żenująca, ale morał w sumie pozytywny, lizusostwo i uniżoność nie dają efektów. No w każdym razie nie zawsze. Do widzenia.